Rozdział trzeci. To był niezły pociąg. Te sudety. Zwykle nie spóźniał się więcej niż godzinę i zawsze, ilekroć wracałem z tych okolic, starałem się nań trafić. Tylko co mnie podkusiło wleść do tego właśnie przedziału. Czy ty się mnie jednak nie boisz? Trzydzieści kilka lat o farbowanych blond włosach patrzyło na mnie w swoim mniemaniu zalotnie. No, odpowiedz. Nie ma jak kobiety, które starają się wdzięcznie udowodnić, że lęk wobec nich jest głównym uczuciem przebywających akurat z nimi mężczyzn. Ma się rozumieć, utrzymywałem się jednak gdzieś tak od trzydziestu minut w tej idiotycznej konwencji. Dziwisz się? Ja się w każdym razie cały trzęsę. Zobacz. Znajomi twierdzą, że jestem bardzo niebezpieczna. Widać są dzielni jak pogromcy dzikich zwierząt. A dużo ich tak twierdzi? Znalazłoby się kilku. wydeła wargi. Zachciało mi się szczerze śmiać. Zresztą lubię zmiany, to fakt, kontynuowała. Szybko się przyzwyczajam. Do mnie już się też przyzwyczaiłaś. Dopiero od paru godzin rozmawiamy ze sobą. Aż tak nie stała nie jestem. A jaki masz na to limit czasu? Nie bądź za ciekawy, odparowała. A może naprawdę chcesz się dowiedzieć? Nie radzę. Jestem niezmiernie uciążliwy i bałaganiasz do tego? Ty się naprawdę mnie boisz? Ja przecież nie gryzę, powróciła z znienacka znowu do swego ulubionego tekstu. Zaczęła mnie po prostu nużyć. Choć może i jej się zwyczajnie nudziło w pustawym pociągu i z perspektywą jeszcze, co najmniej, kilku godzin jednostajnego kiwania. Zabija czas, jak potrafi. I tak dobrze, że nie była z tych szczupłych kobiet, o myśli rysach i zwykle w okularach, które zaczynają rozmowę od pytania, co sądzisz o albo, albo kierkegaarda i od ręki masz u nich do tyłu. Jeśli nie znasz przynajmniej obszernych fragmentów, skowytu, Ginsberga na pamięć. Na pierwszy rzut oka trudno je wziąć za normalne kobiety, ale w łóżku okazują się tak zaborcze, że uciekasz od nich w środku nocy, wciągając spodnie w biegu na schodach i dziękując Bogu, że ci się udało. Jeszcze trochę i albo czekałaby cię reanimacja, albo musiałbyś się żenić. Albo, albo... Podeszła do okna i odsunęła je całkowicie, wychylając się mocno w ciemność. Chodziło jej chyba głównie o to, żeby mi zaprezentować swoje nogi, bo sukienkę miała dość krótką, a zimno było jak diabli. Nogi miała faktycznie niecodzienne. Ściśle biorąc, do tej pory spotkałem jedynie pięć takich. Oprócz niej miał podobne fortepian z Theinwei skupiony przez kopalnię węgla kamiennego czarne zagłębie w ramach upowszechniania kultury wśród załogi. Z tym, że dzięki niemu mógł się nauczyć muzyki synek dyrektora albo przewodniczącego rady pracowniczej. Chodziłby potem i grał na weselach. Forset trafiłby za to dziesięć razy większą niż po skończeniu wyższych studiów, więc ogólnie z tamtych nóg byłby jakiś pożytek. Natomiast nie mogłem tak od razu znaleźć sensownego wykorzystania. Nie wychylaj się. Podszedłem do niej i położyłem rękę na jej ramieniu. Co? Co? Kropka. Co się stało? Przecinek obróciła się z wyraźnym przestrachem. Twarz jej zesztywniała. Trochę mnie to zaskoczyło. Nic. Nie wychylaj się. Postukałem palcem w małą tabliczkę przykręconą do ramy. Okno wychodzi na tory. Zawsze wiesz, jak usytuowane jest okno przedziału, którym jedziesz? Raczej tak. Zwracam jakoś na to uwagę. Wzruszyłem ramionami. Otaczasz mnie szczególną opieką, jak widzę, z jej oczu pomału ustępował lęk. Wmawiałaś mi, że to ja się ciebie boję, a sytuacja jest odwrotna. Masz, kochany, przewidzenia. Dlaczego miałabym się ciebie bać? Bo ja wiem. Spojrzałem na nią przebiegle. Wagon jest pusty. Tylko my i noc. Gdybym cię chciał zamordować, na przykład, nikt by się nawet nie dowiedział. Co ci przyszło do głowy? Przecinek przełknęła ślinę. Wytrzymałem chwilę w cisz. Oczywiście, zamordowałbym cię wyłącznie z miłości. Powiedziałem w końcu niezwykle odkrywczo, czując, że jeśli nie dosięgam właśnie dna, to w każdym razie jestem bardzo niedaleko. W ogóle cała moja dzisiejsza wyprawa była od początku idiotyczna. A zapowiadała się tak ciekawie. Wielki przemysł ze swoimi konfliktami, które akurat teraz wyszły na wierzch. Dyrektor podobno o życiorysie, że dajcie niebiosa każdemu i ten cholerny wypadek. Wyglądało to na świetny materiał. Czy ja się nigdy nie oduczę sądzić po pozorach? Na miejscu zrozumiałem, że po te konflikty nie musiałem się tłuc kilkaset kilometrów, bo w Warszawie miałem jeszcze lepsze. Wreszcie można było zadawać pytania i jeśli ci nie odpowiedziano, to póki co nie wtłaczano ich z powrotem do gardła. Ten dyrektor był sklerotycznym, podejrzliwym dziadem. Gdy tylko się zorientował, może to był mój błąd, przecinek, że nic nie mam wspólnego z organami ścigania, prysnął przy pierwszej okazji, pozostawiając mnie na pastwę swojego zastępcy, sprawiającego wrażenie dostojnego, rozpalskudzonego bałwana. To pierwsze wrażenie okazało się trafne. Pozostał tylko wypadek, tragiczny i niepotrzebny, niczego w gruncie rzeczy nie udowadniający poza bezmiarem rozpaczy bliskich i nieuchronnością przypadku. Dobił mnie do reszty. I jeszcze ta pogoda. Co to jest, kiedy kłębimy się z jakąś sprawą, z którą wiązaliśmy nadzieję, a która w trakcie powoduje, że modlimy się o jej jak najszybszy koniec, zawsze musi się, naturalnie, przypętać deszcz, plucha i zimno. Ileż kiepskiej literatury jest w takich okolicznościach? W tym wszystkim jedynym naprawdę jasnym momentem był brak miejsc w hotelu. Zmusiło mnie to do powrotu tym właśnie pociągiem. Punktualnie co prawda nie przyjechał. Tak dobrze nie było, ale spóźnił się tylko o czterdzieści minut, czyli tyle co nic. Siedziałem w pustawej hali i smętnie wspominałem czasy, kiedy na dworcach było sprzedawane piwo. Mogłem właściwie wyskoczyć do dworcowej naprzeciwko, ale pociąg mógł przyjść w każdej chwili, nikt dobrze nie wiedział, ile w końcu ma on opóźnienia. Zagadnięty kolejarz udzielił mi takiej informacji, a HGW i poczłapał dalej. Klnąc zrezygnowany siedziałem więc dalej i czekałem. Doszedłem już do takiego otępienia, że zacząłem się zastanawiać, dlaczego wszystkie knajpy niedaleko stacji mają nazwę Dworcowa? W tej samej chwili megafon z wyraźnym wysiłkiem wypluł z siebie parę chrypliwych i mało zrozumiałych zdań. Powlokłem się na trzeci peron. Pociąg był równie pełny jak dworzec, i na dobrą sprawę nie wiem, co mnie skłoniło do wejścia do tego przedziału, gdzie siedziała samotna kobieta. Może to, że nie chciałem po dzisiejszym dniu tłuc się do Warszawy sam na sam z pękniętym lustrem z napisem PKP na przeciwległej ścianie. Zachowałem się, w każdym razie, jak pociągowy Don Juan. Zrozumiałem to po pierwszym kwadransie jazdy. Tempo było niezgorsze? Gdyż już wtedy byliśmy, z jej inicjatywy, na ty. Jesteś szybka jak dobry samochód, powiedziałem nawet. A masz, odparła ona. Cała była w tym pytaniu. Cóż, sam chciałem. Zapaliliśmy papierosy, przy czym ona nie skorzystała z mojego ekstra mocnego i wyciągnęła jakieś piekielne swoje. Od ich woni drapało wręcz w gardle. A po kilku minutach dym kłębił się w przedziale niczym za rurą wydechową jedynego, jak dotąd naprawdę polskiego samochodu. Chodź na korytarz, zaproponowałem. Coś błysnęło w jej oczach. Po co? No, a po co tam się chodzi? Tu już oddychać nie ma czym przez te twoje papierosy. Co ty palisz, kobieto? Lubię je. Dobra. Otworzyjmy tu okno, niech się trochę przejaśni. Będzie zimno, więc chodź. Odsunąłem drzwi. Wyszła. Sam ściągnąłem w dół szyby i wystawiłem na chwilę twarz na zewnątrz w twardą strugę powietrza. Nie padało już. Noc trwała jednak ciemna, wilgotna i ponura. Rozświetlona była tylko w najbliższej okolicy pociągu. Długi rząd wagonów wygiął się właśnie w pędzie. Weszliśmy w zakręt, zasygnalizowany dodatkowo przez wyraźną siłę odciągającą od okna. To był, już to chyba mówiłem, dobry pociąg. Mieliśmy co najmniej dziewięćdziesiąt na godzinę. Zatrzasnąłem drzwi przedziału. Ona stała jakoś bokiem, patrząc wzdłuż korytarza. Odwróciła się na trzask zamka. Jesteś. Jak widać. Spodziewałaś się, że wyskoczy? Jak mogłem to zrobić z perspektywą tak oszałamiającej przygody? A to skąd wiesz? Jej zalotność była jednak przygnębiająca. Nie udało mi się na poczekaniu wymyślić w miarę sensownej odpowiedzi. Bogiem, a prawdą w ogóle się nie starałem. Zdusiła resztkę tego swojego nieprawdopodobnego papierosa w pwardzewiałej popielniczce. Co to za marka? Do cholery! Gdy lepiej od chuty Warszawa, a to coś znaczy. Wiesz co? Jak już wyszliśmy, to skorzystamy z tego i pójdę. Machnęła ręką wzdłuż korytarza. Poczekaj chwilę, zaraz wrócę. Do dziś nie wiem, co kazało mi wtedy powiedzieć. Nie będziesz chodziła sama po pustym wagonie. Nie mogę na to pozwolić. Błazeńskim ruchem wyciągnąłem ramię. Tak, Gdyby nie te dwa głupawe zdania, nie wydarzyłoby się kilka całkiem poważnych rzeczy i w ogóle diabli wiedzą, jak potoczyłaby się dalej cała ta historia. Nie skorzystała z mojej tak zwanej uprzejmości. Nie skomentowała mojego wejścia. W milczeniu poszliśmy długą, upiornie oświetloną kiszką korytarza, obijając się w tak trzarpnięć pociągło jego ściany. Na galeryjce hukku był o kilka tonów głębszy. Tamta! Uzmysłowiłem sobie nagle, że nawet nie pamiętam jej imienia. Podeszła do drzwi ubikacji. Ja stanąłem parę kroków z tyłu, ukośnie odwrócony do przejścia między wagonami. Otworzyła te drzwi i zwróciła się do mnie. Tak jakby wchodziła i nie wchodziła. Czyżby? Nie, to już była czysta groteska. Postąpiłem, nie wiadomo po co, krok w jej kierunku. Ujrzałem nagle, jak twarz jej tężeje, i w tym samym momencie nie usłyszałem, a wyczułem jakiś ruch za sobą. Wszystko to było dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Zacząłem się obracać co najmniej dziesięć razy za wolno jak na tę sytuację. Ale przecież nie czułem żadnej obawy. Kątem oka zarejestrowałem jeszcze jej gwałtowny ruch i coś od tyłu wykręciło mi błyskawicznie ręce. A moja czaszka zderzyła się z rozpędzoną ciężarówką. Ewentualnie mógł to być kulisty piorun. Ból dopadł mnie już na granicy świadomości. Powoli otworzyłem ważące kilka pudów powieki. Zamrugałem nimi z wysiłkiem. Nic. Wokół była kompletna ciemność. Leżałem na wznak na czymś cholernie twardym, a głowę obejmowała mi elastyczna obręcz. Czułem jej nieznośny ucisk. Byłem cały rozbity i słaby. I ten szum w uszach. Czyżby wiatr? Ale skąd? Raczej nie znajduję się na otwartej przestrzeni. Gdzie ja w ogóle jestem? To była pierwsza logiczna myśl, którą wyłowiłem z bezładu wolno krążących w mojej potłuczonej, to jakoś pamiętałem, czaszce. Zacisnąłem jeszcze raz z całych sił powieki, a potem otworzyłem je jak mogłem najszerzej. Czerń, dotąd zupełna, zmatowiała. Nabrała lekko popielatych odcieni. Coś zaczynało być widoczne. Było po prostu ciemniejsze od niej. Szum też jakby się trochę zmniejszył i usłyszałem przedziwny skrzyp z lewej strony. Uniosłem głowę. U -u Uch! Ból był ostry. Ale krótko trwały. Przeszedł tak szybko, jak się pojawił, i po chwili mogłem znowu się ruszać. Lewą dłonią namacałem jakąś szorstką, drewnianą powierzchnię. Leżałem na niej. Prawa dłoń dotknęła zimnej, lekko oślizgłej ściany, chyba tak. Co to było? Uniosłem się na łokciu. Tym razem bólu nie poczułem, tylko szum wzmógł się raptownie. Spokojnie. Przeszedł wlepiłem oczy w ciemną mgłę przede mną coś się tam poruszało bormotało usłyszałem nagłe ch i ch i ch po czym zapanowała cisza trzeba wstać nogi zawadziły mi o coś twardego zbadałem rękami łańcuch zwykły łańcuch szedł jakoś ukośnie dokładniej drugi identyczny był na wysokości głowy nic nie rozumiałem apostrof wyglądało na to że tych kilka desek na których leżałem było dwoma łańcuchami przypięte do ściany przypinane wyrkoczyco odsunąłem okrywające mnie koc i spuściłem nogi dotknęły chropowatej lodowatej podłogi i to było zbawienne bo w głowie znów rozhulał się ból Resztką woli skupiłem się na uczuciu betonowego chłodu, parzącego mi bose stopy. Udało się. Ból po paru sekundach wycofał się gdzieś w dalsze rejony i przycichł. Przypominał złego, tępego psa, który wyskakuje ze wściekłym ujadaniem na nasz najmniejszy ruch, a poza tym siedzi w budzie wystawiając tylko pomarszczoną, złośliwą mordę, zupełnie jakby mówił, no, rusz się tylko, rusz. Odetknąłem głębiej. W powietrzu czuć było z tym chlizną, ale nie tylko. Dominował w nim dziwny zaduch czy zapach. Jego nierozpoznawalność nie zmniejszała wcale jego ohydy. Znów to ch i i Chi, co to jest do cholery? Widziałem, na szczęście, coraz lepiej. Rozejrzałem się po pomieszczeniu. Było właściwie nieduże. Jakieś pięć do sześciu metrów na cztery. Dość wysokie. W prawym górnym rogu, pod samym sufitem, było niewielkie, osłonięte solidną siatką okienko, niewiele jaśniejsze u ścian dookoła. Moje łóżko, jeśli to tak można nazwać, wisiało na tych dziwnych łańcuchach, wzdłuż krótszej ze ścian, po przekątnej w stosunku do okienka. Z prawej dobiegło mnie naraz. Ła, Ła, Łaa, ła, i niewyraźne, urywane wycie a potem gwałtowne, głuche stukki. Odwróciłem się w tym kierunku. O! Za szybko. Dzięki Bogu, pies wylazł tylko do połowy, namyślił się i schował z powrotem. Był tam identyczny barłuk jak mój. Kłębiło się na nim jakieś ciało. Znieruchomiało właśnie, gdy wróciła mi ostrość widzenia. Dobiegło do mnie jeszcze niezmiernie dokładnie wypowiedziane. Kurwa twa i zapadła cisza. Zapach przetrawionej gorzały rozszedł się wokół i dołączył do całej gamy smrodów tego miłego bunkra. Starałem się oddychać ustami. Ch i. Ch i. Ki? Usłyszałem tym razem z naprzeciwka. Tam też ktoś się ruszał. Chrysty panie, wyglądało to na cały ul. Nadal nic nie rozumiałem. Wstałem ostrożnie, przygotowany na to, że pies się rozszaleje. Ale nie. Zrobiło mi się tylko gorąco, a potem błyskawicznie oblał mnie zimny, lepki pot. Słabo. Musiałem się pochylić i złapać za łańcuch. Pomału dochodziłem do siebie. Obok chichoczącego gościa zobaczyłem stróżkę światła przy samej podłodze. Chyba były tam drzwi? Niepewnie zrobiłem dwa kroki w ich stronę. Siemasz, usłyszałem przejmujący szept. Zmieniłem kurs i zatrzymałem się przed autorem tych słów. Siedział na zwykłym drewnianym krześle. Niewyraźna postać. Podniósł głowę ze strzechą siwych włosów. Zajaśniała pobrużdżona twarz. Miał chyba ze sześćdziesiąt lat albo więcej. Chociaż w tych ciemnościach. Siemasz, masz, powtórzył. Cześć, odparłem machinalnie. Biesiek jestem. Dziadek Biesiek Poruszył się nieznacznie i wydał serię dziwnych stęknięć. Chi, i, ki zachichotał niespodziewanie i owionęło mnie powietrze. Zrozumiałem. To on był źródłem tego ozonu. Z Nienacka przypomniałem sobie idiotyczny dwuwiersz słyszany we Włocławskich zakładach chemicznych. Na ulicy siedzi pies i wypuszcza HS. Niech to Miałem tego wszystkiego dosyć. Nie zważając na ból, doskoczyłem do drzwi, nerwowo macając. Klamki nie było. Ani niczego podobnego. Nic, tylko gładka blacha. Walnąłem w nią otwartą dłonią, a potem pięścią. E, eee, ryknąłem. Jest tam ktoś. Cisza. Więc obiema rękami. Halo. Halo. Czy jest tam ktoś? Eee. Urwałem, dla zaczerpnięcia oddechu. Wrzaski jakoś dziwnie mi nie szkodziły. Zebrałem się w sobie i wtedy, gdzieś za drzwi, usłyszałem szczęki czyjeś kroki. Co jest do cholery? dobiegł mnie podniesiony głos. To ja się pytam co jest? Cisza ma być i to zaraz. Gdzie ja jestem? W raju. Niech mi pan odpowie. Cisza ma być. Proszę mi odpowiedzieć. Umilkłem. To nie miało sensu. Powoli zaczynałem rozumieć. Było to jeszcze bardziej zagadkowe. Nie wiesz, gdzie jesteś? Usłyszałem. To się spytaj. Pytam się właśnie. Już ci powiedziałem. W raju. I uspokój się, bo inaczej pogadamy. Wody chociaż przynieście. Rano będziesz miał. A która teraz jest? Nie bądź zaciekawy. Tak ci się śpieszy, poczekaj trochę. Rano i tak się tobą, bydlaku, sprawiedliwość zajmie. Odstąpiłem od drzwi. Sprawiedliwość się mną zajmie. Zgłupiałem doszczętnie. Mnu. Dotknąłem ostrożnie głowy. Bandasz. Wróciła znów pamięć tych sekund w wagonie. Wyglądało na to, że ktoś lub coś już się mną z lekka zajął. Ej! Usłyszałem naraz dziadka. Synek. Zbliżyłem się z otwartymi ustami. Tak? Co się tak miotasz? Bo, spokojnie, podniósł w górę prawą dłoń. Dziadek biesie, gdzie wszystko powie. Po co tak krzyczeć, synek? Ja wszystko wiem, poruszył się nieco. Chi, chii. Ki potężny balon siarkowodoru uniósł się w powietrze, rąbnął o sufit i rozsypał w tysięczne kawałki. Dziadku, powinieneś się wynajmować jako zbiornik gazu do pontonów, jęknąłem i. chi, ki powtórzył. To jest dołek, synek. Dołek. Gdzieś ten się rodził? Dołek, czyli areszt. Tu już wiem, ale. Czekaj. Przynieśli cię jakąś godzinę temu, zaraz po nim machnął ręką w kąt. Położyli na koju i cześć. Leżałeś jak trup, a teraz latasz jak moja stara. Coś taki się nerwowy zrobił, synek. Nic, dziadku, więcej nie wiesz? A co ci więcej potrzeba? Resztę ty wiesz. O to właśnie chodzi, że nic nie wiem. To musiałeś być nieźle kozłowy, synek. Nic, dziadku, nie piłem. Ja naprawdę nic nie wiem i nie rozumiem. Wszyscy nic nie wiedzą. Rozumiem, synek. Twoja sprawa. Masz kawę. Co? Kawę podał mi wyszczerbiony metalowy dzbanek. Wypiłem kilka głębokich łyków. Zbożówka, ale smakowała jak nigdy. Naczynie odstawiłem prawie puste. A która teraz może być godzina? Cholera wie. I tak trzeba czekać do rana. Po co ci czas? Synek, krzesło, na którym siedział, zatrzeszczało. chii Chi. Ki dobiegło do mnie. To było ponad moje siły. Powlokłem się bez słów do tych swoich dech i usiadłem. Facet obok przez cały ten czas nawet nie drgnął, a przecież huk musiałem zrobić niemały. Bóle już się nie odzywał. Szum w uszach też przycichł i czułem się zupełnie znośnie. Tylko nadal nie pojmowałem niczego. Była noc i siedziałem w areszcie, to pewne. Ale dlaczego? I która to noc? Ta sama? Następna? Ile czasu byłem nieprzytomny? Co to był za numer w tym cholernym pociągu? I co się w ogóle dzieje? Na żadne z tych pytań nie potrafiłem znaleźć sensownej odpowiedzi. Nie, nic tu nie wymyślę. Ostrożnie położyłem się na wyrku, poprawiłem złożony koc pod głową i przekręciłem na bok twarzą do ściany. Cisza zapadła kompletna. Poczułem się niezmiernie znużony i śpiący. Chi. i Ki usłyszałem jeszcze jak przez mgłę. Zasnąłem. Ocknąłem się, gdy za okienkiem było już jasno. Dzienne światło wydobyło na wierzch całą przygnębiającą scenerię. Ściany były nieokreślonego szaro koloru z zaciekami w kątach, a łańcuchy przerdzewiałe. O kocach nie ma nawet co wspominać. Uniosłem się trochę i oparłem na przedramionach. Gość obok nadal leżał bez ruchu. Widać było tylko jasne włosy na tle ciemnego wałka pod głową. Diabli wiedzą, ile miał lat. Przykrycie było na nim skopane i wystawały spod niego brudne stopy. Na jednej była podarta skarpetka. Odwróciłem się i spojrzałem tam, gdzie w nocy był dziadek. Siedział nadal na powykrzywianym krześle i wpatrywał się we mnie. Przysiągłbym, że złośliwie. Miał na pewno około siedemdziesiątki. Siemasz, przywitał mnie stereotypowo, ale, o dziwo, nie zachichotał. Może działał tylko w nocy? Cześć, odparłem. Dzień? Od paru ładnych godzin. Powinni zaraz przyjść? Oni kiwnął głową w stronę drzwi. Spokojnie, synek. Tu nie jest ważny czas. Wszystko po kolei. Gdzie się śpieszysz? Tu jest całkiem git, a i tak ci to zaliczą. Co mi zaliczą? Ile tu jesteś? Do pajtki. Dziadku, jak rany? Chyba do twojej? Synek. Popatrzył na mnie z wyrzutem, nie rozmawiasz ze śledczym. Nie chcesz nawijać, to twoja broszka, ale nie świruj przed dziadkiem Bieśkiem. Jak cię przytargali, Jakubowski powiedział, no, dziadku, będziecie mogli opowiadać wnukom, z kim garowaliście przez tę noc. Przeczyta o nim dziadek w gazetach. Więc. Jaki znowu Jakubowski? Sierżant. Nawet porządny chłop, synek. Puszkuje, jak musi. Potarłem prawą ręką twarz. W gazetach. Ja? O co tu chodzi? Dalsze rozmyślania przerwał mi nagłe szczęk zamka i skrzyp drzwi. Spojrzałem ku wchodzącym. Osłupiałem ponownie. Stanowczo za często mi się to ostatnio zdarzało. Na progu stał Jurek Jastrzębski i patrzył na mnie uśmiechając się trochę niepewnie. Tego już było za wiele. Jeszcze halucynacje do kompletu. Opadłem na dechy i wlepiłem wzrok w sufit. Andrzej, usłyszałem jednak najzupełniej realnie brzmiący, dobrze mi znany głos. Andrzej, jak się czujesz? Znakomicie. Nie masz pojęcia. Czekaj. Co czekaj? Ciekawe, czy ty byś poczekał? Na co jeszcze? Co się tu? U kurwy nędzy dzieje. Zaraz ci wyjaśnimy. Tak? To wspaniale. Będę wdzięczny za wyjaśnienia. Jadę pociągiem z jakimś babskiem. Po idiotycznych gadkach wychodzę z nią na korytarz. Dostaję w łeb i budzę się tutaj. Dowiaduję się następnie. Że podpadam pod sprawiedliwość ludową i będzie o mnie w gazetach. Wystarczy Jaja i tak jak Berety. Poderwałem się z wściekłością z barłogu, ale ból mnie z znienacka znów unieruchomił. Jurek zauważył mój grymas: Dobrze się czujesz, powtórzył. Domyślam się, że to wasi ludzie. Dotknąłem bandaża. Popatrzyli na siebie skonfundowani, ale nie za bardzo. Milicja nigdy nie będzie do końca zakłopotana, nawet jak ci wyrwie nogi z tyłka, i potem trzeba je będzie przykleić, bo się okazało, że to pomyłka. Machnęliśmy się. Z wysiłkiem powiedział jeden z nich: Gratuluję. Już dobrze, tu nie ma co gadać. Chodź stąd. Wszystko ci na górze wyjaśnimy. Jurek ujął mnie pod prawą rękę i pomógł wstać. Zaraz. Na bosaka? Grubka, za nim zafalowała i wysunął się z niej facet z moimi butami w ręku. Postawił je na podłodze. Wbiłem stopy w mokasyny i wstałem. Siemasz, dziadek, powiedziałem do starego, cały czas wodzącego za mną oczami. Pamiętaj o tych pontonach. Siemasz. Synek wyszeptał zażokowany. Wyszliśmy. Ja pierwszy. Przede wszystkim przepraszamy powiedział już na schodach gość, który podał mi buty. Szliśmy dalej. Milczałem. Co miałem na to odpowiedzieć? Że nie szkodzi? Ale to naprawdę była pomyłka. Dodał jeszcze, wyczerpując tym samym swój limit przeprosin na ten rok. Tak, to był błąd, który zemścił się w tak głupi sposób, potwierdził milczący dotąd Jurek. Choć tu wprowadził mnie do jakiegoś świeżo odmalowanego pokoju. Zje pan coś? Spytał inny z grupy towarzyszącej. Tak. Chętnie poczułem nagle głód. Jajocznica może być? Może. I coś do picia. Dużo. Dwóch z nich wyszło. Wrócili po chwili z elektrycznym czajnikiem i puszką herbaty. Jurek usiadł tymczasem obok mnie i podsunął paczkę papierosów. Zapaliłem. Zakręciło mi się w głowie, ale potem poczułem się lepiej. Poklepał mnie po ramieniu i wstał. Odczułem jakąś sztuczność tego wszystkiego. Albo chcieli się mnie jak najszybciej pozbyć, co było zrozumiałe, albo. Nie zastanawiałem się jednak głębiej nad tym, bo przyjechała jajecznica. W kompletnym milczeniu patrzyli, jak jadłem, a potem nalałem sobie od razu dwie szklanki herbaty. Przynieśli też moje rzeczy. No dobrze, stwierdziłem po pierwszej szklance. O co tu w końcu chodzi? Sprawdziłeś rzeczy? Nie podjął tematu Jurek. Tak. Są wszystkie. Dziwić się to. Jedziemy w takim razie. Gdzie znowuż? Do cholery. Do Warszawy wydawał się zdziwiony. Mieszkasz tam przecież. Nie rób ze mnie idioty. Gdzie mnie zabierasz? a a, -a roześmiał się. Nie, nic z tych rzeczy. Jestem samochodem i chcę cię zabrać do domu. Możesz jechać? Oczywiście wstałem, nawet szum w uszach był już prawie niezauważalny. Świetnie, on też wstał z biurka, na którego blacie przysiadł. Poruczniku, spytał ten od butów. Jurek podniósł rękę jakby uspokajającym gestem przepraszamy, po raz trzeci powiedział tamten do mnie byłem doprawdy zaskoczony. Słownik ogólnomilicyjny z trudem toleruje takie słowa, a już w takim zagęszczeniu. Obywatel porucznik wszystko panu wyjaśni. Niech pan nie ma żalu. Głupio wyszło, ale wszystko wskazywało na. urwał. Jakby pan tu jeszcze kiedyś był, to zapraszamy do nas. Dokończył nagle z determinacją. Dziękuję, roześmiałem się. Obejrzałem już gościnne pokoje. Ja w innym znaczeniu. W porządku, sierżancie wmieszał się Jurek. Wszystko będzie dobrze. Idziemy zwrócił się do mnie. No dobrze, powiesz mi wreszcie, co jest grane? zapytałem, gdy wyjechaliśmy już na szosę za miasteczkiem. Dzień był ponury, podobny do wczorajszego. Od czasu do czasu padał deszcz ze śniegiem zaklejający szyby i pokrywający wszystko obrzydliwą mazią. Nawet wycieraczki nie potrafiły sobie z nią całkowicie poradzić. Pogoda była zupełnie niejak na przełomie lutego i marca. Typowy listopad. Powiem ci wreszcie, Jurek obrócił się do mnie bokiem i uśmiechnął. Siedział na przednim siedzeniu fiata obok kierowcy którego też przelotnie znałem. Ostatni raz widziałem go na pogrzebie mojego brata, kilka lat temu. Przypadkowo wlazłeś, bracie, w sam środek historii. Jurek poprawił się na siedzeniu i jeszcze bardziej obrócił do mnie, z którą babrzemy się od prawie dwóch lat. Stań, powiedział do kierowcy, przesiądę się, bo będę ci przeszkadzał. Zatrzymaliśmy się, a on przesiadł się obok mnie. Deszcz akurat przestał padać. A więc dwa lata kilkunastu lub kilkudziesięciu ludzi, to zależy o to okresu. Usiłuje rozwikłać sprawę, która obejmuje już właściwie cały kraj i staje się coraz bardziej paskudna pod nią, gdy ruszyliśmy ponownie. Co ty powiesz? Nic mi dotąd nie mówiłeś, że ugrzęźliście w czymś takim. A co miałem ci mówić? Chwalić się nie miałem czym. A ty byś na pewno nie wytrzymał i napisał o tym, bo materiał jest, przyznaję, atrakcyjny. No, tego to już naprawdę wystarczy. Szum jest i tak jak diabli. Artykuły w gazetach. Ten Herer, na przykład. Czekaj, zaczynam coś kojarzyć. Tak, bracie. Zgadza się, to ten amant z pociągów, taka jego mamusia. Uchuchuchu. To musicie mieć niezły pasztet, jeśli do tej pory, jak widzę i czuję. Poprawiłem bandaż na głowie, nie widać końca. A nie widać. Powiedział z nagłą pasją. Nie jestem osowieckim. W porządku. I co? Mam ci opowiadać o nieprzespanych nocach. O setkach przesłuchań. Nadziejach. O ślęczeniu godzinami bez rezultatu. Bez rezultatu, bo to bydle cały czas buja swobodnie? Po co? Wzruszył ramionami. Wampir, cholera. Powiedział ze złością. W jego ustach zabrzmiało to jakoś dziwnie. Tak jakby pytał zdziwiony, to ty nie wierzysz w duchy? Przecinek vampir. A? Tak mi się powiedziało machnął ręką. Wszyscy o nim tak mówią i tak się przecież nazywa taki aparat w potocznym języku. Denerwują mnie te artykuły. Powiedział nagle. Chrera Nie tylko, ale jego przede wszystkim. Czytałeś? Tak. Niezłe. Tylko ogólnikowe. Niezłe. Uderzył ręką o rękę. Nie tylko niezłe. One są bardzo dobre. I ty wiesz o tym najlepiej. Dotknął tu dość drażliwej kwestii, więc milczałem. Nie zwrócił na to uwagi. Jesteś przecież dziennikarzem, a ogólnikowe, bo on przecież nie może znać wszystkich szczegółów, ale wynagradza sobie emocjami. Właśnie. Ja bym tak nie pisał, nie wytrzymałem. Nie bądź taki pewny, odparował. Do tej sprawy trudno mieć dystans. A mnie powiesz te szczegóły, nie widziałem sensu kontynuowania poprzedniego tematu. Nie odpowiedział. Samochód płynął pustawą szosą. Podobał mi się sposób jazdy tego chyba plutonowego, a może już sierżanta? Nie wiedziałem, bo był w zwykłym swetrze. Nie było to zresztą w ogóle ważne. Prowadził naprawdę świetnie. Zupełnie nie czuło się, że ten wóz ma sprzęgło albo hamulec. Wyprzedzając samochód, wychylał się lekko z za niego, następnie chował z powrotem, a potem naciskał gaz i miękko przechodził obok. Sama przyjemność, tym bardziej, że milicyjny fiat miał wyraźnie podrasowany silnik. No powiesz, do diabła, czy nie? Wyrwałem się z usypiającego kontemplowania jazdy. Ostatecznie dostałem dzięki temu po głowie i choćby z uwagi na to, należy mi się wyjaśnienie. Było to trochę obcesowe, ale czułem się zupełnie usprawiedliwiony. Dobrze, powiedział nagle Jurek Opowiem ci wszystko. No, prawie wszystko dodał po maleńkiej przerwie ale przyrzeknij, że nie ruszysz tego bez mojej zgody. Przyrzekasz? OK, odparłem zdziwiony. Zwykle nie robił z tych rzeczy takiego misterium. Przyczekam. Pierwszy raz to było w czerwcu 1979 roku. Dokładnie 26 zaczął już bez dalszych ceregieli. Dowiedzieliśmy się, że znaleziono zwłoki młodej kobiety, właściwie dziewczyny, obok torów kolejowych. Zapiszem. Wyrzucono ją z pociągu. Sprawa się gmatwała i ślimaczyła. W końcu my ją dostaliśmy w swoje ręce, no i poszło. Potem październik tego samego roku, następnie marzec 1980 roku i ostatnio listopad, czyli cztery miesiące temu zawsze tak samo. To znaczy? Zawsze jest to pusty pociąg, przynajmniej taki, w którym nikt nie stoi na korytarzu. Na pewno pusty przedział siedzi w nim sarna kobieta. Przychodzi jakiś gość. Musi być miły, uprzejmy, przystojny. Musi się jej nudzić. W końcu sam wiesz, ile jest powodów. Zaczynają rozmawiać. Taka rozmowa jest zawsze podszyta flirtem, to naturalne. W pewnej chwili wychodzą. Może inaczej. Któreś z nich wychodzi na korytarz, a drugie chce mu towarzyszyć. To wcale niekoniecznie on. Potem kobieta idzie do ubikacji, a ten przyjemny, na pewno dowcipny facet ją odprowadza. Ona niczego nie podejrzewa. Gdzież, taki miły mężczyzna. Pewnie jest zadowolona, przynajmniej z tego, że dzięki jego towarzystwu podróż szybciej mija. No i gdy ona otwiera drzwi ubikacji, on wali ją po głowie, ładuje się za nią do środka i... umilkł. Ale najpierw dusi. Dorzucił jeszcze. Skąd wiesz? Lekarze to się da określić. Potem on wyrzuca ciało z pociągu jest ono pozbawione dolnej części garderoby. Wraca do przedziału i wywala też sztuka po sztuce wszystkie rzeczy swojej ofiary przez okno. Ponadto zatrzymuje sobie albo niszczy w jakiś sposób wszystkie jej dokumenty cholernie tym wszystkim ułatwiając śledztwo pokiwał głową. Tylko ostatni raz przepuścił list. To się zawsze dzieje przed dużymi stacjami przesiadkowymi, więc jest wysoce prawdopodobne, że się na nich przerzuca na inne pociągi. Ale może też, i ja osobiście tak uważam, jechać sobie spokojnie do końca. Zawsze tak właśnie się dzieje? Małe odchylenia są oczywiście za każdym razem, ale mało istotne. Zastanawiające. Wiecie tyle o przebiegu i to suma wiedzy po czterech wypadkach, przerwał mi gwałtownie, choć właściwie już po drugim mieliśmy jasny obraz przebiegu. Wiemy jak, kiedy, gdzie, co, ale nie wiemy kto i to jest istota problemu. Dobrze, mów po kolei. Kim była pierwsza ofiara? Osiemnastoletnia dziewczyna z Warszawy uciekła z domu. Obijała się od miesiąca po Polsce. Najpierw w góry, potem przerzuciła się na jeziora. Ale na Mazurach było jeszcze zimno, jak to w czerwcu, no i pojechała gdzieś dalej. A może miała dość i wracała do domu? Nie dowiemy się już tego nigdy. To się stało, w każdym razie, w warszawskim pociągu. Wiesz, tym nocnym z Suwałk i Gołdapi. Czemu prysnęła? Szkoła. Nie miała szans zdać. Przedmaturalna klasa. Plus rodzina i chłopak. Wszystko w kupie. Dla nas to nic może poważnego, ale dla niej mogło być ponad siły. No i wiek. Była trochę niezrównoważona. Poza tym narkotyki. Nie żeby od razu ostroć pała, jednak była zamieszana w historię ze sfałszowanymi receptami. To się nie wiązało na pewno z tym wypadkiem w pociągu. Mówię, żeby ci opisać typ. Rozumiem. Co dalej? Drugi raz to było za Aleksandrowem w październiku tego samego roku. Kobieta, około 38 lat, pracowała w biurze w Gdańsku, pokłóciła się z mężem. Poszło o kobiety, zresztą nie pierwszy raz. Odkryła, zdaje się, Kolejną kochankę i miała już dość. Wzięła tydzień urlopu i wyjechała do matki do łodzi. I właśnie w tym łódzkim pociągu. Miała pecha, powiedziałem w zamyśleniu. Wszystkie, bracie, miały. Jurek spojrzał na mnie. Po tym drugim razie myśleliśmy, że go mamy. Harowaliśmy jak woły, i szczęście, do tego zdawało się nam sprzyjać. To właśnie wtedy trafiliśmy na te wyrzucone rzeczy, co nie było takie proste, jak się wydaje, bo pierwsze leżą co najmniej dwa kilometry od ciała i działa też okoliczna ludność. I wtedy też odkryliśmy, że to się dzieje w ubikacji, bo znaleźliśmy tam dwa koraliki, które rozpoznała matka i mąż tej kobiety. Takie, wiesz, z naszej Nika. To były dobre dni. Jurek mówił, jakby mnie w ogóle nie było. Przeżywał to na nowo. Strzelaliśmy i trafialiśmy. Do tego cała rutyna i tu też same plusy. Odciski palców, na przykład. Wyobrażasz sobie spojrzał na mnie, jakby rozbawiony że dzięki nim złapaliśmy gościa, który ukrywał się przed nami, a umiał to robić przez parę lat. Jeden fakt niezły włamywacz. Nazywaliśmy go Arsen Lupin, bo zawsze działał w pojedynkę i nigdy nie zostawiał bałaganu po sobie. To jeszcze w ogóle są tacy? Niedobitki. Założyliśmy, że te odciski stanowią świadectwo jego powrotu do Łodzi. To wystarczyło, bo tam wiedzieli, gdzie go szukać. On jest trochę, jakby to powiedzieć, staromodny. Choć operacje plastyczne stosował. No i znaleźliśmy go. Miał pecha, on z kolei, że jechał akurat tym wagonem, który obsypaliśmy proszkiem od kół po dach. Ale numer. W gruncie rzeczy zwyczajny, jak się ma takie dobre dni. Przysłużyliśmy się kumplom z antywłamu. Teraz nawet myślę, że to wcale nie był specjalny sukces. Dla nas to było nic. W tym jest więcej ironii losu niż czegokolwiek innego. Możemy mieć w takim razie przecież też odciski palców tego, o kogo nam chodzi. Tylko, że to nam nic nie daje. Nienotowane. Najprawdopodobniej działa, poza tym, w rękawiczkach. Słuchaj, a ten lupin nic nie widział? Jechał tym wagonem. I co z tego? On się nie szwendał po pociągu i guzik, go cokolwiek obchodziło poza tym, żeby bezpiecznie przeskoczyć do łodzi. Nic nie widział i nie słyszał. Mówi, że spał. Zapaliliśmy w milczeniu. Tak. Podjął Jurek. Sprawdziliśmy też wszystkich złoczeńców, zwolnionych i kiedykolwiek podejrzanych. Wszystkich, objętych leczeniem, psychicznie chorych, co do których mogło być podejrzenie. No i tak dalej, i tak dalej. Co ci będę mówił? Wierz mi, że byliśmy przekonani, że już lada dzień. I właśnie wtedy w tej prawie euforii pewności, a był już marzec, znów, westchnął głęboko. I to na dobrą sprawę, w tym samym miejscu. Trzy tygodnie po zdjęciu ochrony. To też jest sposób, rozumiesz. A nuż wróci? I wrócił. Tylko ile można tak się czaić? Przecinek pokręcił głową. Kto? Tym razem dziennikarka Wracała z delegacji z Koło brzegu do Bydgoszczy, też nocnym pociągiem. I niedaleko od celu zabrakło kilkunastu kilometrów. Sprawdziliśmy uprzedził moje pytanie do pociągu nikt z nią nie wsiadł. To przecież elementarne sprawdzenie była zresztą w mieście niecały dzień. Wychowywała sama synka i chciała jak najszybciej wrócić, dlatego nie wzięła hotelu. Gdy wyjeżdżała, dzieckiem opiekowali się jej rodzice, a mąż był na dwuletnim kontrakcie w Libii. Brakowało trzech miesięcy do końca. Umilkłem. To są na pewno znajomości zawierane dopiero w pociągach, podjął Jurek i kończone. Urwał na moment. Czwarty raz, jak już mówiłem, był w listopadzie zeszłego roku. Plastyczka ze Szczecina. Też nocny warszawski pociąg. Jechała do swojej ciotki. Ona ją wychowywała, bo jej rodzice umarli, gdy miała kilka lat. Ten bydlak musi być z Warszawy, rzuciłem impulsywnie. Dużo na to wskazuje, odpowiedział wolno Jurek. Lecz może też być i Łódź, może być i inne miasto. W nocy jeździ podstawowa część dalekobieżnych pociągów pasażerskich i można się dowolnie przesiąść. A mówiłem już, że to się jakoś zawsze dzieje przed dużymi węzłami kolejowymi. Wiesz, przesiadki wzmagają ryzyko. Tak, zgoda. Dlatego jesteśmy prawie pewni, że on jest z Warszawy lub Łodzi, bo to prawie to samo. Jeśli chodzi o pociągi, ale nie można wykluczyć, że on specjalnie robi takie wrażenie. To już byłaby ekstra przebiegłość. Wolę go przeceniać. Tym bardziej, że nie robi wrażenia idioty. Czyli nie zboczeniec? Jak to? Na pewno ma dewiacje, tylko że one albo dają znać o sobie w ściśle określonych sytuacjach. Albo on potrafi je wyłączyć, bądź nie dopuścić do rozwinięcia, gdyby to okazało się dla niego niebezpieczne. Może jedno i drugie w kupie? W każdym razie, jak dotąd, jest nienotowany. A może to jakaś zemsta? Doskonale, popatrzył na mnie z ironią. Ciekawe, jak ci to przyszło do głowy? Ofiary, bracie, nie mają żadnych cech wspólnych, nic ich nie łączy, poza płcią. A różni wszystko, wiek, status, miejsce zamieszkania i co jeszcze chcesz? Przekopaliśmy ich życia, jak było można, i wynik był właśnie taki. Ileż on, cholera, ma szczęścia? Fakt nie może narzekać. Ale przecież ty sam doskonale wiesz, jak wygląda pusty wagon nocą w jadącym pociągu. Gdy się przypadkowo na kogoś trafi, to zwykle rozchodzicie się jak najszybciej w przeciwne strony, chyba że to kobieta, prawda? Wszyscy siedzą w przedziałach i przeczekują udrękę racja. A widzisz: No dobrze, ale gdy on jest w tej ubikacji, ich przedział stoi pusty, może być przecież jakaś stacja, ktoś może wejść, i co wtedy? On musi dobrze znać trasy. W terenie jest to zawsze zastanawiająco dobrze rozegrane. To raz. Może to kolejarz przerwałem. Niewykluczone. W jego głosie nie było nawet kpiny. Kilkaset tysięcy ludzi. Zresztą, może i do tego dojdziemy. No to co jest z tym przedziałem? Myślę, że on go po prostu zamyka. Jak? Zwyczajnie ma taki klucz kolejowy, kwadrat to się nazywa. Wystarczy jeden ruch, jak już idą do ubikacji, potem wraca, otwiera i cześć. Czysto i pewnie. Taki klucz można stosunkowo łatwo zdobyć, albo dorobić, dodał. No to ładnie, i co dalej? Robiliśmy różne cuda. Zasadzki, na przykład. Wzmocnione ochrony. Zwłaszcza po tym trzecim razie, a drugim w tej samej okolicy. Jeździły babki na przynętę. Z uporem wracaliśmy do już zrobionych rzeczy i robiliśmy je jeszcze raz. Każdy pomysł był dobry. Ale ile można. A teraz pod krzyżem, czyli przesunął się na zachód. Zwinęliśmy więc te wszystkie wystawki. Tak. A ja. Dotknąłem znów głowy. No i tak doszliśmy do tego twojego. Zawahał się wypadku. Zwróć uwagę, że morderstwa są dokonywane w pociągach jadących z miejsc położonych w stosunku do siebie jakby na lewo. Jeszcze inaczej. W kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara To stanowi niejako zewnętrzny krąg. Słuwałki Gdańsk, Kołobrzeg, Szczecin. Pociągi jadą do centralnej Polski Warszawa, łódź to jest wewnętrzny krąg. Godzina nie jest stała. Pierwsza zginęła po dziesiątej, ostatnia przed drugą. To jest, widać, determinowany rozwojem okoliczności. Nie macie nawet przybliżonego rysopisu tego gościa? Gdybyśmy mieli choć w miarę pewny, twardo odparł Jurek, to już dawno byłby wszędzie w telewizji. W radiu, gazetach i w każdym pociągu, a on dawno byłby u nas. Wiemy tylko ogólnie, jak wygląda. Ma mniej więcej 1,75 osiem wzrostu. Jest dość silny, raczej szczupły, zwięzły. To można określić z obrażeń, śladów i tak dalej. Ale o twarzy właściwie niewiele wiemy. Żadna z jego ofiar nie przeżyła i nikt też nie zgłosił się z ewentualnych możliwych. Nikt poważny, oczywiście. Dasz wiarę, że mamy przeszło dwieście portretów pamięciowych. I z tych dwustu kilkunastu sześć. Powtarzam sześć jest jako tako podobnych do siebie, niejednakowych, w miarę podobnych. Był wyraźnie wzburzony Nawet nie znamy koloru włosów. Nigdzie nie znaleźliśmy ani jednego. Dziwiło nas to początkowo, bo one przecież musiały się jakoś bronić. Ale sprawdzaliśmy bardzo dokładnie i nic. Nawet nie było na skórka zapaznokciami tych kobiet. Pokręcił głową. Nie, on musi wtedy mieć rękawiczki i coś naciągać na twarz. Może to jakiś ich znajomy? Znajomy osiemnastoletniej uciekinierki z Warszawy. Trzydziestoletniej dziennikarki z Bydgoszczy i plastyczki ze Szczecina w tym samym wieku oraz prawie czterdziestoletniej urzędniczki z Gdańska? Wykluczone. Są poza tym inne. Rozumiem. Czemu więc ja zawdzięczam? Witek założył, że zgodnie z regułą przeciwnego zegara oraz faktem, że są to pociągi z miejsc raczej wypoczynkowych, to znaczy chodzi o okolice, z jakiej jadą. Ale w okresie poza sezonem. On postąpi podobnie następnym razem. Bo co do tego, że będzie działał dalej, jesteśmy właściwie pewni, cała kryminalistyka to też potwierdza. Chodzi tylko o to, żeby trafić właściwie. Zgoda. Do tego dotychczasowa bezkarność musi go rozzuchwalać, a diabli wiedzą, jak ważne są dla niego te historie. Właśnie. Rozzuchwalenie się to też jakaś nasza szansa. Prześlęczyliśmy ładne godziny nad mapą i w końcu wybraliśmy tę trasę. Tym bardziej, że okazało się, iż komendant w Ostrowie jest starym znajomym Ostrowskiego. To było ważne, bo tamte zasadzki zwinęliśmy na polecenie Majewskiego i w zasadzie bez jego zgody nie powinniśmy. A to chcieliśmy zrobić bez tej całej machiny. No i jedna babka jeździła sudetami, a druga tym późniejszym. Trwało to dopiero trzy dni. Właściwie to był zupełny poker, a tu dostajemy wczoraj telefon, że mają. Wyobrażasz sobie. Wyobrażam sobie. Taki sukces. Nie kpi, w jego głosie było takie zmęczenie, że odeszła mi ochota do żartów. Z tego wszystkiego nie spytaliśmy się o nazwisko i dopiero potem Witek zadzwonił. To było dość mocne. Tak, cóż, bracie, powiem ci od razu. Podniósł nagle głowę. Sprawdziliśmy Ciebie. Rozumiem, powiedziałem z wysiłkiem. Nie było to przyjemne. Rozumiem, myślnik powtórzyłem. Wyjścia nie mieliście. Nie mieliśmy. Po półtorej godziny stało się jasne, że to nie ty. Wsiadłem więc w wóz i jestem. Spałeś, to cię wcześniej nie chcieli budzić. Nie miej do nich żalu. Dobra, nie mam. Wzruszyłem z rezygnacją ramionami, bo co właściwie innego mogłem powiedzieć? Tylko po co mnie aż tak stuknęli? Przecież wystarczyło obezwładnić. Chcieli obezwładnić. Tylko z emocji trochę za mocno, a niech i cholera. Pomacałem się znów po głowie. Pięknej dolores też nie podstawili. Wystarczyła, roześmiał się nagły Jurek. Ależ skąd? To nie, próbowałem tłumaczyć. Dałem spokój. Też się w końcu roześmiałem. Bolicie, spytał po chwili. Pieszczota to nie była, ale przejdzie. Zbadali cię, jak byłeś nieprzytomny. Wszystko masz całe, ale jeszcze, na wszelki wypadek, pojedziesz ze mną na komarowa do naszej kliniki. Nie protestuj, przerwał moje zapędy. Chcę mieć czyste sumienie, jeśli to w ogóle jest możliwe, dokończył ciszej. Co teraz zamierzacie? Jeśli chodzi o te twoje perypetie, to mogę sobie tylko wyobrazić, jak na nie zareaguje wódz, pokiwał głową. Nie ma na to słów, co będzie wyprawiał. A poza tym mamy po uszy roboty. Między innymi sprawdzamy wszystkie delegacje i urlopy w Warszawie i łodzi. Co? Orany boskie, Jurek. Właśnie, powiedział bez uśmiechu. Kończymy już. Mamy wyselekcjonowanych kilkudziesięciu ludzi i właśnie ich sprawdzamy. Pieska robota. I do tego czuję przez skórę, pochylił się ku mnie, że to nic nie da. Przecież to może być jakiś wolny strzelec. Nie odpowiedział. Zapadła cisza. Wiesz, powiedział potem, jakby z głębokim namysłem. To okropne, ale coraz bardziej rozumiem, że tylko przypadek może nam pomóc. Chyba, że on palnie jakiś błąd, który my do tego potrafimy odkryć. Te delegacje czy urlopy. Sam wiesz, jak łatwo można pogmatwać daty, jak się już jest na miejscu. Z noclegami zwłaszcza. A jeśli to jeszcze jest element planu utoniejmy. Te kobiety jednak coś łączy, powiedziałem, wolno. Masz pewnie na myśli, że były samotne i to nie tylko w tym feralnym przedziale. Ale generalnie, od pewnego czasu w życiu? Przytaknąłem. To jest tylko sprzyjająca mu okoliczność. Łatwiej nawiązać kontakt z kimś będącym w takiej sytuacji, którą podkreśla jeszcze nocna jazda. Albo podświadomie dążą one do rozmowy z kimkolwiek, aby nie być choć tu same, albo zamykają się niczym ślimak w skorupie. Tak, bracie, nic poza tym. Zamilkliśmy. Szosa wyraźnie się zapełniła. Warszawa 22 km mignęło na drogowskazie. Dojeżdżaliśmy.